A wiecie czemu bez muzyki i bez wstępu, bez niczego? Bo nie ma Maria. A poczekaj. Uczymy się. Maria ma bardzo ważne sprawy. I ty postanowiłeś to zrobić bez gry wstępnej. Tak, ja bez gry wstępnej, ale poczekaj, poczekaj. Zaraz zobaczymy, co on tu robi. Ja mam cały ten. Umiem. Panie i panowie, nie ma dzisiaj Mario. Ma bardzo, bardzo ważne sprawy. Dlatego ja sobie sam przyszedłem do studio, bo nie wiem, czy pamiętacie, wczoraj skończyło się tak, nasza rozmowa, że tutaj jeszcze w międzyczasie mailowaliśmy z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Myśleliśmy, prosiłem go, namawiałem, żeby dzisiaj się z nami skontaktował, połączył. No ale tak jak myślałem, to było za, jak to po polsku będzie, short notice. No właśnie, bez uprzedzenia, to ciężko teraz dla Polski niektóre, jednak niektóre przetłumaczyć znaczenia, zdania. No i tak jak się spodziewałem, bardzo przeprosił, teraz jest najwyższy czas, wiecie co to jest najwyższy czas, to jest czasopismo, redakcja miesięcznych, tygodnik chyba. I to jest dwutygodnik, tak, bo zawsze jak spotykamy się z Tomkiem, to właśnie jest kolejny numer, plus portal to jest i facebookowy, i internetowy, i telewizja, Tomasze, te wszystkie delty, omikrony i tak dalej. To jest wszystko jedna firma prowadzona przez Tomka i tam jest dzisiaj Wigilia. Tamże dzisiaj, o, tak będzie. Wódeczka i zakąska. Wódeczka, zakąska, tak jak pan Stasi mówi, że dobrze wie, z której strony chlebek jest posmarowany i z niejednego pieca już wygartywał. No to postanowiłem, aha, dobra, ale w końcu odpisał pan Stanisław dzisiaj, sprawdziłem przed chwilą w komputerze, 30 grudnia, zapiszcie sobie tę datę. Z panem Stanisławem bardzo miło zawsze się dyskutuje, rozmawia, pośmiejemy się, niektórzy uważają go, nie wiem, za gbura i nie wiem, chyba to ludzie, którzy naprawdę nie znają, pan Stanisław to jest do śmiechu, to jest taki kompan, że mamy tu Darek Dario, Marek poznał dziewczynę, zgadza się pewnie, albo chłopaka, też nie wiadomo, nie? A wpadł do mnie kolega, akurat Mateusz, i mówię, to dawaj, wejdziemy na żywo, zobaczymy co u wszystkich, bo to już ostatnie jest spotkanie. Jutro my robimy sobie taką wigilię tutaj miejscową. Może na chwilę się połączymy z wami, ale będziecie mieli pewnie swoje sprawy i tak dalej. A później ja już jadę na Londyn, także dopiero po świętach się spotkamy właśnie. Spotkamy się z panem Stanisławem, dziewczyny z Hello Irlandia. Mateusza, no nie wiem jak tu przedstawić. Mateusz kiedyś też należał do faszystów, do organizacji faszystowskiej, do naszej. Poczekajcie, bo mamy ważną wiadomość. Ciocia wzięła w zeszły wtorek eliksir. W piątek zebrałem pogotowie, w niedzielę umarła. No i widzicie, ludzie. Co mam na to odpowiedzieć? Ja swojej rodzinie bliższej przetłumaczyłem. Dalszej to co ja mogę powiedzieć? Ja nie będę jeździł do Polski kijem i chlał, że mają tego nie brać. Jak biorą, to biorą. Trudno. Z jednej strony mówię wam, ja już o tym mówiłem paradoksalnie, że gdyby rzeczywiście te eliksiry im działały i to by było wszystko tak jak oni sobie przewidzieli, według mnie już dawno byśmy mieli wszyscy paszporty w kieszeniach, bo by rzeczywiście było, o patrzcie, tylko to jest ratunek, musimy mieć wszyscy w tym momencie paszporty, a to nie działa, ludzie umierają od tego i to jest tylko jedyna szansa niestety przy iluś ofiarach śmiertelnych, że to nie wypali ten plan, zobaczymy. 30 grudzień z Michalkiewiczem zapisane. Tak, Mateusz, wiceprezesem byłeś, tak? Założycielem stołu prezesem. Założycielem z Mateusz, jeden z pierwszych, było dwóch, jak oni mieli na imię, to same imię mieli, Piotrów. Młody chłopak Piotr, który pojechał Tokaj. Do Polski, Tokaj, i Piotr, nie pamiętam jak miał nazwisko, to było tak, że na Facebooku znalazłem partia Korwin w Londynie, przyszedłem, dwóch chłopaków siedziało, tam popijało piwko, ja do nich dołączyłem, na szczęście do nich dołączyłem tego tygodnia, bo na drugi tydzień już jednego Piotra nie było, zostałem z drugim, przesiedzieliśmy z 2-3 tygodnie, czy 4 nawet nie pamiętam, Mateusz się zgłosił, Mateusz do nas dołączył i zaczęło nam rosnąć. O, tak.
i się udało. No nieważne, jesteśmy tym także, ale później Mateusz ze swoich spraw własnych, osobistych, nie wiem jakich, nie będę się go pytał, co mnie to zrezygnował, nie ale interes. Nie twój interes. O właśnie, a Mateusz, może jeżeli są pytania, jeżeli chcieli ludzie pytania w tym, co robisz, mogą zadawać jakieś pytania, jakie na przykład? Ja nie mam problemu. O krypto za, nie za bardzo, troszkę tam wiesz. Nie, czuję się na tyle ekspertem. A o, co najlepiej gdyby... Ewentualnie, jeżeli z takich tematów, to giełda, finanse jakieś w takich... Giełda, sposób, finanse, jak ktośkolwiek chce, jeżeli ktoś... Ale to nie jest w żaden sposób... doradztwo finansowe, ani inwestycyjne. Trading. Było. Ty jesteś jak Zaorski, tak? Rób ta, co chce, ta i ja mogę wam powiedzieć, co ja bym zrobił na waszym miejscu, tak? Co ja bym zrobił, gdybym był wami. Dobra, pośmiejemy się, podyskutujemy sobie pół godzinki, a jak będziecie chcieli, to dłużej. Nie udało się uratować świąt. Wiecie, dlaczego dałem tytuł Ostatnie Święta? To też pan Stanisław Michalkiewicz mówił. Ja też słyszałem w kilku już programach, nie będzie można nazywać świąt świętami, tak? Można, tylko że nie święta Bożego Narodzenia. Festive season nazywają, tak? Jak u was pracy? Holidays. Holidays, czyli urlopik jakiś mały. W różnych miejscach nazywają, byleby nie było Christian, żeby nie było chrześcijaństwa tam i żeby nie było Boga w tym. Dlatego też napisał, nie udało się ratować świąt. Szkoci się zabustowali. Okej! Szkoci się zabustowali. Nie wiem, kto z was ogląda propagandę telewizyjną. Ja oglądam z racji rzeczy, że czasem, jeżeli dzwonię z Polski tam Tomek czy w Realu telewizja, no to chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Cały czas nasz w oczy kuto figurą, widziałeś, 5 milionów, nie? 5 milionów nie zaszczepionych. Tak, tak. I ja naprawdę myślałem, rzeczywiście tak, mówię, ej, 5 milionów to nie jest źle tak naprawdę. 5 milionów to nie jest źle, no jest nas jest dwa, już. Tak, jest 23 miliony ludzi, którzy nie wzięli żadnej dawki. Wczoraj spojrzałem. I to są po 18-letni, wzwyż. Czy to... chyba właśnie 5 milionów, to oni próbowali powiedzieć, że to jest 18+, nie uwzględniając młodocianych, a razem wyszło 23, nie wierzę, że to jest 17 i 5, nie, czy tam 16, nie wierzę, że 18 i 5. Także widziałem dane statystyczne, 23 nie wzięło, nic. Najnowszą trzecią wzięło też chyba z 23, czyli teraz oni 1 stycznia automatycznie staną się, że pełni, nie wiadomo co to jest w pełni, zakeczupowany, bo ta definicja zmienia się za każdym razem, ale chyba od 1 stycznia definicja będzie w pełni, to ma 3, a 3 od 1 stycznia będzie miało tylko 23, czyli nam przybędzie z powrotem kolejne 20 milionów, także jest dobrze, 1/3 Wielkiej Brytanii się trzyma i... Płynna sprawa. Bardzo płynna, tak. Płynna pod ciśnieniem, wstrzykiwana. Witamy z Mazur, pozdrawiam wszystkich ludzi na naszym globie, walczących o prawdę. Ktoś napisał Tradery 2, coś takiego... Tak, no Mateusz... Nie to, że my dwóch jesteśmy traderami. Tak, no ale ja akurat mówiłem właśnie o tym, co ty robisz, także Mateusz tutaj troszkę tam się zajmuje. Jak ktoś miał jakieś pytania, może Bartłomiej Bomersbach zaraz do nas się włączy. Stały bywalec. Stały bywalec, to się dowie, to może będzie miał jakieś pytania. TVP informuje, że po 6 dawce... Chyba zmartwychwstania. Chociaż dobre. Na TVP to nie wiadomo, tam o zmartwychwstaniu to dosyć często mogą. Jak wiemy, AstraZeneca była bezpieczna, dopóki była bezpieczna, a jak przestała być bezpieczna, to przestała być bezpieczna. I powiedzą jak zwykle, kto mówił, że bezpieczna. Mówiliśmy, że prawie bezpieczna. Witam z Aachen, bardzo lubię Aachen. Czy ktoś wie, z was tu zgadnie, jak w polskich książkach kiedyś, jak po polsku mówiono na Aachen? Będziesz wiedział? Czy Jadwiga nie. Będziesz wiedziała? Stare jeszcze, ja pamiętam szkolne książki, mówiono Akwizgran. Czy byłeś w Akwizgranie? Nie dlaczego? Wiem, z rzymskiego chyba imperium jeszcze to była nazwa Akwizgran, a Aachen to niemiecka już nazwa jest. Byłem w Aachen, katedra jest, gdzie król... Seba handluje prądem. Seba handluje prądem. Dawaj, musisz trochę głośniej, Mateusz, żeby cię przez mój głos też było słychać, jak mówisz. Jest. Bliżej się. Jest. Witamy, Bartłomiej. Jest, Bartłomiej. Bomersbach. Cześć, Bart. Akwizgran, dobrze. Jadwiga napisała, zgadła bardzo ładnie. Znaczy, no nie wiem, czy to jest chyba dalej polska nazwa. To jest chyba normalna. R ci uciekło, ale tak, Akwizgran to jest polska nazwa Aachen. A gdzie to leży w ogóle? Granica holendersko-niemiecka. O, to wysoko. Tak. Miejsce, gdzie królowano, przyjeżdżał papież i królów imperium koronowano. Okay. Katedra piękna, no, i tam są właśnie daty wszędzie, którego króla ukoronowano. Kiedy, czyli miejsce o dużym znaczeniu gatunkowym. Tak jest, byłem tam zobaczyć sobie tę katedrę. Właśnie Akwizgranie w Aachen, ostatni kolejny traktat podpisano, ale Polska była pominięta po nim. Nawet już po
Maastricht, po Lizbon, Aachen też był malutki, ale tam była chyba tylko Angela, Macaron i paru przywódców Polaków pominięto, ale kolejne to było o utworzeniu armii europejskiej. Już jestem bez pracy. Kliknij na to. Ty operuj. Powiedz nam, Ewa, co to znaczy, że jesteś bez pracy? Czy jesteś w NHS? Czy jesteś w Anglii po pierwsze? A jak tak, to pewnie NHS albo Care House, tak? NHS, czy, ale jak to już. Po prostu poddałaś się, że 1 kwietnia, tak? Tak to rozumiem, no bo chyba nie dzisiaj. Jak was znają na FB? Dzięki. Ej, no chyba powiem. Jesteś na FB, ale ja zobaczę, czy mam ciebie. Jesteśmy chyba na Facebooku. Nie dostałem notyfikacji, jak zawsze. Zawsze siedzę koło ciebie i nie dostałem. O, jestem. A nie, tylko twój Korwin. Ta mniejsza strona. Jesteśmy na Sebastian Ross Korwin. Ale jest. Nie Ross, Sebastian Ross też, tak? Mhm. Jesteśmy. Ale nie dostałem notyfikacji. Panie i panowie, naprawdę nie mamy żadnego konkretnego tematu. Postanowiliśmy, że ostatni raz przed świętami się z wami spotkamy. Pan Stanisław, kto nie był od początku, Michalkiewicz, 30 grudnia, w tym samym miejscu, o tej samej porze. No nie o tej samej, dzisiaj nieregularny, ale o godzinie 7 wieczorem angielskiego, 20.00 w Polsce i w Europie. Nie wiem, która godzina będzie wtedy w Kanadzie czy w Stanach. Pan Stanisław Michalkiewicz, godzinkę sobie pogadałem, pośmiejemy się z humorem, przynajmniej zakończymy ten rok poprzedni. O 7 tutaj? 7 w Anglii, 20 w Europie. W Stanach druga. No, zależy. Nowy Jork czy Chicago. Zależy ci tam, gdzie mieszka Obama, czy gdzie Trump, nie? No tak. Który prezydent. Jesteście na Sebastian Ross FB. Dobra, jesteśmy, to super. Witaj Sebastian, witam wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Katarzyna Gail. Ja jeszcze tydzień, a potem nie wiem. Co to znaczy, Dariusz Dudek? Też z pracy cię wyrzucają? Z roboty cię wyrzucają? A, sobie śmiechy robić, bo widzę uśmieszki tam. Mm. Zamkną nas znowu, właśnie, kto mieszka w Walii, od 27 zamykają kluby nocne, tak pięknie działają paszporty, że będziemy zamknięci. Co jeszcze? Jeden kierunek w sklepach spożywczych. Podobno te strzałki takie, tak? Tak, naukowcy wykryli podobno, że mikro tylko w prawo jeździ. I jak pójdziesz w lewo, to go spotkasz na swojej drodze. A jak będziesz w prawo, to będziesz cały czas z tyłu za omikronem. Ale to jest błąd, bo jeżeli na przykład z Europy ten omikron przyjedzie, to jest lewostronny ruch, więc on cię może pomylić wtedy. Nie wiadomo, czy on, ale on z Afryki przyleciał, z RPA. A tam jaki jest ruch? Angielski? Angielski, czy? Bo to była kolonia. A, tak. No to widzicie, no to jak on angielski, no to tą stroną, to oni wiedzą. To on wie. A, oni wiedzą, które zęby się porusza omikron i tak postanowiono, że w Walii będzie się tylko w jednym kierunku wchodzisz i wychodzisz, tak? Ostatnia prosta. Tak. I w kółko chodzisz koło tego. Rezygnuję z pracy, Dariusz Dudek. No to ty rezygnujesz. Ale ja też rezygnowałem, bo to jest dobra decyzja, jak można. Mateusz też rezygnował, tak. Sprzedał wszystko, co miał i teraz żyje jak cygan. Bez przesady. Żyje jak cygan, nie no tam sobie... Ale to jest jedna z opcji właśnie, którzy, jeżeli ludzie mają taką możliwość, ja miałem tego, dzięki Bogu, ale jak ludzie mają taką możliwość, że mogą zwolnić się z pracy i na przykład coś swojego zacząć, ewentualnie poszukać jakiegoś znanego pracy, albo gdzieś, gdzie przynajmniej jeszcze przez jakiś czas nie będzie wymagany ten paszport, to jest wyjście jednak takie... Mhm. Rozumiesz. Tak, oczywiście. Trading, no ogólnie praca internetowa. Podejrzewam, że dużo firm zatrudnia ludzi przez internet i może ja znajomą w Pradze Czeszkę, co byliśmy u Rudzkiego Rafała, no to z Kanady też zrezygnowała z pracy stacjonarnej. Ubezpieczenia sprzedaje, czy tam, nie wiem dokładnie, samochodowe, domowe, czy wszystkie. I pojechała sobie do Pragi i wolała sobie siedzieć w Pradze i robić to samo. Pewnie, że tak, no ale wszyscy nie mamy takiej możliwości. Oczywistym to jest, tak, bo o Sunaku. Kolejnego forlo. Nie wiem, czy wiecie, ale Sunak Rich, tak? Richie Sunak był akurat w Kalifornii, jak pozamykano puby ludziom, jak nie pozamykano, ale wprowadzono paszporty, tak? Pracuj z domu, poszedł mem lub z Kalifornii, jak w miarę możliwości. No i Richie akurat pracował z Kalifornii, ale muszą wrócić. Chyba Borys zadzwonił i mówi, o Boże. Coś do mnie mówią, pomóż mi. Tak, i muszę, no bo tak, rzeczywiście teraz opracowuję jakiś pakiet pomocy dla pubów, bo rzeczywiście ludzie pokasowali to. To jest to pytanie. Nie, od razu odpowiadam, że nie. Jestem pewien tego, że nie. Posłuchajcie, WIR, czyli szwajcarska demokracja. Wiecie, że w Szwajcarii teraz pytano się ludzi, czy pozwolić rządowi zamykać ludzi w domu, aresztować. I 2/3 Szwajcarów zagłosowało tak, że tak, chcemy być bici po ryju przez władzę. No i co daje wam ta demokracja? Oczywiście w pewnych sprawach decydowano dobrze. Pamiętajcie, że Szwajcarzy to już też nie są Szwajcarzy, tam jest już napływowych ludności mnóstwo,
bo granice u nich są też, tak powinno powiedzieć, de facto otwarte. To już nie jest to samo, to nie jest jakiś homogeniczny taki jeden naród, który tam dbał o swoje... Poza tym, no, oni to mieli od już dłuższego czasu, więc u nich się to sprawdzało teraz. W Polsce jakby takie coś prowadzić, to chyba by nie zadziałało, co? Nie, dokładnie wiemy. Pamiętajcie, tak jak mówię, nie jest tak źle, jakbyśmy myśleli, bo tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, w 1/3 ludzi nie przyjęło żadnej dawki, 1/3 było przed, ale 2/3 za. To nie jest, jak nam skłamią, że my jesteśmy jakimś tam odłamem malutkim, jakimś marginesem 10-5%, jest nas 1/3, ale 2/3 nas zawsze przegłosuje. W Polsce, czy wy sobie wyobrażacie, zobaczcie, ilu wyborców miała Konfederacja? 1250 na Krzysztofa Bosaka? Trochę więcej? Więcej niż mieliśmy, 1,350 000. 1,350 000, niech będzie do 400 dochodziło, to był Krzysztof Bosak. Załóżmy, że teraz w sondażach 11, załóżmy, że jest 2,5 miliona naszych wyborców. Co to jest na Polskę? Co to jest? Patrzcie, wszystkie PiS, PO, co tam jest? Hołownia, te łobuzy od Hołowni, Lewica, ten margines, PSL-e. Jak oni razem zbiorą się do kupy i załóżmy, że teraz by było referendum, czy aresztować nas, czyli tych ludzi bez eliksiru, my jesteśmy wszyscy aresztowani, wisimy na słupach. Ratuje nas to jeszcze, że nie ma tej bezpośredniej demokracji, bo by z pochodniami, z widłami nas powyciągali z domów. Także ja jestem pewien, że to by nie... A, ja tu przeczytam zaraz. Nie takowo paniatia, jak demokratia. Eto fikcja. Хорошо. Dobrze skazał. Хорошо skazał Arminin. Arminin, ty Polak, ty Ruski, ty Armieniec. Nie takowo... Armianin. Paniatnia, czyli... Armieczne. No tak rozumiem. Nie ma takiego pojęcia chyba. Paniatnia, jak demokratia, eta fikcja. Tak, eta fikcja, tak, panie mają. Armianin, tak rozumiem, Armianin and I. Armianin and I. Demokracja, nie, ja rozumiem o co chodzi ci, Ormianin, bo ludzie dużo mówią, że tak, nie, to nie jest demokracja, bo to nie jest prawdziwa demokracja, bo gdyby rzeczywiście lud chciał to, co lud chce, to by było lepiej. Nie, jeszcze raz powtarzam, wyliczenia, wyliczcie sobie wokół was, przejdźcie się po swoim bloku i pomyślcie sobie, że chcielibyście mieć demokrację u was w bloku, w wieżowcu, załóżmy jakimś tam 10-piętrowym i zapukajcie po sąsiadach wszystkich i zapytajcie, ilu z nich chce lockdownu, masek, i dawek, a ilu nie chce. I będziecie mieli pojęcie na temat demokracji. Ja cię łowiek. Хорошо сказал. Ty Polak ili Armianin? Ja cię łowiek. Czyli mamy tu człowieka, który pisze po cyrylicą. Sowiecki człowiek? Człowiek. Oczym prykrasna. To już naszą łacińskie litery, ale rosyjskie wyrazy. Dobra. System szwajcarski. Jeszcze raz powtarzam, nie miałby sensu. Korwin ma rację, nie stęczy większość ludzi to debile. Przy dobrej edukacji, 3 kropki to debile, rozumiem. Przy dobrej edukacji by było 20. Tak, przy dobrej edukacji byłoby 20 rozsądnych. To nie tylko o to chodzi. Edukacja też, oczywiście, ale bezpieczeństwo. Ludzie chcą bezpieczeństwa i to jest najgorsze, tak? Ludzie chcą być bezpieczni, opatuleni, chronieni przez kogoś. No, niestety, dlatego... I demokracji nigdy nie było, Dorota Kaźmierczak. No, jest. Demokracja. No w zasadzie historycznie to demokracja to pierd na wietrze jest, tak? Bo... Tak, no w historii naszej historii, ogólnie ludzkości, tak, to jest jakiś taki mały wycinek spośród monarchii i tam różnych tyranii, można powiedzieć, ale czegoż płaczesz, to znamy. Proszę dla kogo, kto nie zna, przeczytać wam, czy sobie przeczytacie sami. Mateusz, pokaż, dykcję pokaż swoją. A dlaczego ja? Dawaj. Czegoż płaczesz, staremu mówił Czyżyk młody, masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzon, rzekł stary, przeto ci wybaczę. Ja bym był wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Tak jest. Czyli kto młody, ja to często powtarzam, na przykład tu koledze, kiedy ja na przykład sobie na boso ostatniego lata wsiadłem na motor bez kasku, bez niczego, w krótkich spoderkach i sobie zacząłem jeździć tutaj po moim mieście, bo rajcowało mnie, to cieszyłem się z tego. On mówi, co to za wolność? Ja mówię, no nie zrozumiesz tego nigdy. Pamiętam, jak nie było kasków, pamiętam, jak ubierałeś, co chciałeś. Taki dlaczego motor. Kłamiesz? To nie było tak. Powiedziałeś, że miałeś stopy niewytarte po prostu i chciałeś sobie o asfalt po prostu. Stopy to miałem jak rano, jak się obudziłem, to spojrzałem na stopy zakrwawione, mówię, co tu się działo wczoraj. Okazało się, że jeździłem sobie motorem. Po prostu radość, jakieś takie pragnienie, żeby chociaż wróciło na chwilę to, co było. Że człowiek po prostu był panem swojego losu, policjant czy tam milicjant wtedy by się popatrzył najwyżej w głowę, popukał, wariat jedzie na boso na Harley'u i w krótkich spodenkach i to wszystko, no i mówi jego sprawa. Jak po dawkach zejdzie o dawki, wiecie co, może święta, nie gadajmy o dawkach w tym momencie.
demokracja w Polsce. Rozejrzyjcie się. No, no, ale Peter, ja nie rozumiem tego twojego. Demokracja w Polsce, czyli twierdzisz, że nie ma demokracji w Polsce. Jest. Demokracja to są rządy ludu. Demos to jest lud, kracja, tak, to rząd. Jest rząd i mówisz, że to jest niemożliwe, że demokracja. Tak, wyprane berety wzdychają do czasów Gierka, zgadza się, to jest prawdziwe zdanie. Bez mózgi rurgowca to jest prawdziwe zdanie. I to jest demokracja właśnie. Aha, przepraszam. Wiem, o co ci chodzi, że nie chciałbyś demokracji, bo rozejrzyjcie się, bo z czasów Gierka. Tak, rozumiem teraz, o co ci chodzi w tych dwóch, trzech zdaniach. Kumam. Tak, nie. Nie, 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 nie. Nie przechodzi. Żeście mnie kumpla rozśmieszyli i browara wylał. Nie, ja z browarem w ręku chyba nie jeździłem na tym Harley'u, ale pamiętam, że rano się obudziłem, to pierwsze co to zobaczyłem, że mam stopy. To by była wolność. Tak, stopy wytarte. Co masz do Gierka, ktoś napisał. No nic oprócz tego, że zrujnował Polskę, zadłużył i zniszczył, to nic, no tak, oprócz tego to spoko. Ale może się pomyliły terki, co masz od Gierka, ona się chciała. A, powiedzieć. Cukierka. Cukierka. Od Gierka, cukierka. Normalne, owoce, cukierka i Gierek rozdawał wtedy wszystko. To jest to samo. I to jest to samo, co ludzie teraz właśnie mówią. Ja takiego starszego pana Jurza tutaj miałem, pracował ze mną. Tak, Gierek, no dobrze było, mówi do mnie. Ja mówię, no wiem, ja byłem szczeniakiem młodym wtedy, pamiętam. Oczywiście, że było lepiej niż załóżmy za Gomułki, tak? Ale na tej zasadzie, że dalej ta socjalistyczna gospodarka tam ledwo działała, a on napożyczał pieniędzy, w końcu to wszystko się zesrało, zadłużyło i to wszystko się rozsypało. I teraz to samo się dzieje. Ci ludzie to tęsknią za Gierkiem, to samo teraz się dzieje. Inflacja galopuje, już niedługo się znowu wszystko rozpieprzy. Będziemy znowu niewolnikami jak jakiś Niemiec czy... Mało tego, było lepiej niż ze Stalina podobno. No, było lepiej. No, dlatego mówię, że pod względem wolności było lepiej. W politykę oczywiście nie wolno było się wtrącać, no bo tam zaraz przyjechał pan milicjant. Nigdy nie prowadź pijąc, za dużo się rozlewa. No tak, no na Harley'u to trochę tak, to ciężko. O, dziś wali Konfederację, tak, wiemy, to wiemy o tym. Ty obserwowałeś, tak? Co tam się działo? Tak. Znaczy, no, z samych obrad nie obserwowałem, ale wniosek był taki, że znaczy może nie tyle co wniosek, co doprowadzili do tego, że tylko i wyłącznie koła Polski 2050, a resztę kluby, tylko te frakcje miały możliwość głosowania, nawet nie tyle co głosowania, co obrad, jeśli chodzi o ustawę budżetową. A Konfederacji nie dali się wypowiedzieć w żaden sposób. Mm. Chociaż to jest najważniejsza ustawa w roku. A co ciekawe, byłoby też fajnie, że jeżeli ta ustawa by nie przeszła, no to upadłby rząd, bo musi być przegłosowana. Aha, czyli budżet jest zatwierdzony na przyszły rok. Musi być zatwierdzony. A budżet. To jest osobne od nowego wału, to nie jest to. Nowy wał ogólnie... Znaczy nie, to nowy wał jest w tym zawarty, bo to jest budżet za przyszły rok. Rozumiem. Widzieliście kieszonkę, tak? Jaka będzie? Jak kieszonkę widziałeś na wypłatę? Tak, tak. Ale chciałem ci wysłać właśnie zdjęcie, że akurat nie złota moneta ładnie tam wchodzi. Ale za dużo nie. Chcesz cukierka, iść do Gierka, Gierek ma, to ci da, zgadza się. Kopa w dupę i papa. Żona zabrała kluczyki od motoru, jeździłeś jak Flintston. Stopy przypali. Hamował, z górki jechał i hamował. Ale właśnie nie, bo w motorze zabierzesz kluczyki, to kierownica jest złamana, chyba okay. Że nie zablokujesz, nie? Ale nie, to mi się zdaje, że pewnie tam gdzieś hamowałem sobie, ale szczęśliwy byłem. Wiatr we włosach, między paznokciami od stóp też wiatr. Pięknie było, kurde, no trochę rano bolało wszystko, ale szczęśliwy. Płot trochę był krzywy przy domu też, jak rano się obudziłem, tam jedna barierka lekko wyłamana, ale ja byłem szczęśliwy cały. Później musiałem w laczkach chodzić przez cały tydzień, jak wilk na wilku i zającu, takie miałem stopy. Fajna koszulka gościa, dziękuję. Sfinia! A to miało być jakiego po szwedzku? Czy po nie, jakiego? to jest chyba po słoweńsku. To jest, jest taka strona, nie wiem czy zareklamuję to, no chyba normalne, nie? Squatting Slavs in Tracksuits. I wiem, to oni to... jakieś tam merchanty właśnie to, mają. To jest Serb on chyba. Tak, on jest Rosjaninem. Okay. No i właśnie takie wszystkie takie panslawiczne rzeczy robią właśnie. I na przykład taką koszulkę zrobili. No, spoko. Bitcoin się złoty zmieści do kieszonki, widziałeś? No, zmieści do tej się, małej. Zmieści się. Tak jest. Gierek. Coś o Gierku mamy. Gierek, cukierek. Teraz kilogram podwawelskiej za przyjęcie preparatu dają. Tak wszystko dawali. Teraz przyszła zima, hulajnog nie dadzą, bo na co komu hulajnoga w środku zimy, tak? To co teraz dają? To jest taka nartosanka. Tak. Jak ten. Nike, to jest Nike. Nie, to Puma, tak? To ma być Puma. Puma, no. Chyba Pumba bardziej na tym. Pumba.
Ewa Klima, kurde, nie pamiętam to nie, a to jest rozmowa prywatna jakaś, to ja się nie wtrącam. Ja tu już ludziom, z którymi przypadkowo na temat polityki wejdę, to tłumaczę, oki, nie twoja bajka Konfederacja, ale choć raz zagłosuj przeciwko tym. No tak, to jest też jakiś sposób, tak, można ludzi. I powiem wam, że czasem to działa, w oczy wam powiedzą, no może masz rację, to zrobię, a później biegną i tak praktycznie na te swoje głosują ugrupowania. Ale tak, no trzeba robić to, co uważacie. To, co, każdy sposób jest dobry, żeby chociaż jednego ze sobą za ucho pociągnąć, patrzeć mu przez ramię tam. Nie jak tylko... milion osób pociągnie jedną osobę, to jest 2 miliony. Tak jest. Nie, jak milion osób jedną, to jest 1 milion. Okej. Okay. Ale rozumiem, o co mi chodzi. Banda milion jednego napadli i go trzymają, i go do budki. Tak, jeżeli każdy tak z miliona, każdy by sobie wziął jakiegoś babcie, dziadka, sąsiada, pijanego, nawet ludzie. Wiecie, co robi PiS? PiS robi całe bandy, osiedla, siedzą pijaki, oni mają naganiaczy, mówią, macie tutaj, każdy dostaje flaszkę, jedziecie ze mną, głosujecie. Kurde, sąsiada, pijaka, masz dowód, czy tam jesteście ze mną, chodź ze mną, masz tutaj tego jabola, czy co tam, twoje winko ulubione, masz ze mną, chodź tu na 10 minut ze mną, w samochód go na rower, czy tam na bagażnik z przodu, na kierownicę. Przecież pijaka. Był skandal, co to, 2017-2017, ostatnie wybory samorządowe były? Wróbel woził? Nie, ale też z PiSu, że cały szpital zwariatkował, tak, autobusem. PiSy, tak, PiSowcy. PiSowcy. Tak, oni to robią, dlatego ludzie, nie ma co się na to patrzeć, bo my jesteśmy ci porządni, ci... Nie ma to. Nie ma to, a zresztą nie robimy nic złego, PiUSa za ucho. PiUSa za ucho i idziemy. Zabierz babci dowód. To jest dobry. To znaczy, żeby nie zagłosowała, lepiej dać ten dowód, ale jej patrzeć przez rękę, co ona tam krzyżyk gdzie skreśla. Babcia, bo wiesz. Albo co? Powiedzieć, co ma zagłosować. Schowam ci leki. Tak. Jak nie zagłosujesz, co tutaj ja bym chciała. Mieć milion i nie mieć miliona, to razem 2 miliony. Dobre. A to cytat Sapkowskiego. No, Sapkowskiego, no. Rozpierdol system. Zobaczymy, co będzie. Na pewno jak będą wybory, to musimy naprawdę jeszcze bardziej zmobilizować wyspy. Obie, mam nadzieję, tym razem niż ostatni raz. Jeszcze bardziej, bo mówię, spłynęło 60 tysięcy głosów. Jeszcze raz, Janusz Korwin-Mikke, jak to obliczałem, 20 za granicy, koło chyba 15 z UK. Musi być chociaż te 50 tysięcy z UK zjechać do Warszawy. No to wskazywa na to, że 15% sam prezes miał. Tak, ćwiartka jego. 100 tysięcy było tutaj, tak? Głosów. Ponad, lekko ponad 100, tam 7, 110. Jak już na 15, no to 15% sam prezes zgadnął. Chyba, nie. Więcej było? Rekordowa liczba. Aha, była. Tak. Lekko ponad 100. Tak, około 15, tak. No, Konfederacja w ostatnich już zjechała na wyspach, dlatego że lewactwo się zmobilizowało. Myśmy przecież jako pierwsi tutaj mobilizowali Polaków, no to przecież po 33 w niektórych okręgach było, komisjach wyborczych, 32, 28, 25 to nie schodziło w euro. Jak oni to zobaczyli, nagle przyjechał tutaj Duda, zaczął przyjeżdżać tu Morawiecki, zaczął przyjeżdżać lewactwo tutaj. I Jachira. Jachira. Zaczęli przyjeżdżać i zobaczyć, i nam zjechało oczywiście, bo zmobilizowani, oni swoich ludzi zmobilizowali, bo się po prostu wystraszyli, że jak takie liczby spłyną z zagranicy, no to będzie nas więcej w Sejmie. No to jest naturalna konsekwencja, bo jeżeli my robimy więcej okręgów wyborczych, no to oni też będą tam głosować. Mm. No i demokracja. Reply Jasiński za, to był Mejza, tak. Mejza zagłosował, oczywiście znalazł się nagle, Kaczyński w panikę wpadł i sobie obliczyli, ok, wyrzucimy posłów Konfederacji, przyciągniemy Mejzę i innych tam, Łajza, Mejza, siądą w ławach i już mamy, także demokracja, no ludzie, naprawdę to jest demokracja, jeszcze raz powtarzam, bo ktoś napisał przed chwilą tutaj, co to za demokracja, jak wykluczyli Konfederację, tak, demokracja to jest władza większości. Jeżeli byłoby prawo, a nie demokracja, to prawo stanowi, że głosować mogą ci i ci. Ale że jest demokracja, to ci podnieśli ręce. Głosujemy za, kto za? Demokracja won. Przepraszam, Konfederacja won. No bo demokratycznie przegłosowaliśmy, że was wykluczamy. To jest demokracja. Chamstwo. O, ja to w prasie opiszę. To jest ważny komentarz. Jaka jest gwarancja, że oddałeś ważny głos? Stawiasz się. No, gwarancja jest taka, że jeżeli mówimy o tych zagranicznych komisjach, to my zawsze tutaj obstawialiśmy prawie, że wszystkie, w ostatnich wyborach wszystkie komisje były obstawione przez naszych ludzi, plus jeszcze dodatkowe komisje były stworzone też przez naszych ludzi. Twoja żona tutaj gigantyczny wysiłek wykonała, bo całą zagranicę, Niemcy, Belgia,
Francja wszystkie te obwody ona ogarniała i tam wszyscy byli, tam było w tych obwodach, gdzie byli, które stworzyliśmy i te główne, wszędzie, w całej UK wszyscy byli nasi ludzie. Więc jeżeli ktoś ma na tyle czasu, żeby na przykład być mężem zaufania albo żeby uczestniczyć w pracach komisji, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie każdy patrzy, czy ten głos jest ważny, czy nie jest ważny. Mhm. I to jest gwarancja. Gwarancją jest to, że uczestniczysz właśnie w tym procesie. Tak, bo dużo ludzi tutaj i spotykamy się od ponad roku już, mówią: o Jezus, panie Sebastianie, coś trzeba zrobić, coś trzeba z tym zrobić. Po pierwsze, fajnie byłoby, na przykład kiedy tutaj były wybory w Rexa, ja też pytałem się ludzi, czy więcej osób by nie stanęło z was do wyborów, jakichkolwiek lokalnych i tak dalej. To jest praktycznie, że przegrana walka, można powiedzieć, ale nie na 100% przegrana. Po pierwsze, pokazujemy się, uczymy się czegoś, jest nas więcej. Możemy sobie jakieś spotkania robić, uczyć się, ale po drugie, oprócz kandydowania jest ważne, tak jak się mówi, tak? Ktoś o krzyżyku tu mówimy. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. I myśmy na to postawili, że myśmy liczyli głosy. Wszystkie komisje obsadziliśmy w UK. Parę nam się udało we Francji, w Niemczech, w Irlandii. I to było właśnie gwarancją tą, że patrzyliśmy wszystkim na ręce. I to nie było, że na przykład jedna od nas osoba była, było nas trzy osoby przy stole. Jak siedzi 15 osób, liczy głosy, tak porozsadzani. Żadnych oszustw nie było. W Polsce też się chłopaki i dziewczyny mobilizowali. Podejrzewam, że mniej się im udało niż tutaj. U nas 100% komisji obsadzonych, nasi ludzie wszędzie. I wyszło w końcu. I co? Jesteśmy w Sejmie, bo pilnowaliśmy tych głosów. W 2015 tak samo było. Nam zabrakło wtedy 37 tysięcy głosów, czyli to się rozkłada jako mniej niż jeden głos na komisję w 2015 roku. Ale Paweł wszedł. Rozżona, brawo ty, zgadza się. Moja żona miała pełnomocnictwo od Konfederacji na całą zagranicę i było to w ten sposób, że trzeba było oczywiście formalności, jak to w Polsce, zgłoszenie od ludzi przyjąć, bo musieli wypełniać formularze, wrócić do niej musiały te formularze. Ona znowu odsyłała maile, to było do ostatniego dnia, do ostatniej godziny. Ambasady nas celowo nie informowały o tym, że już zaczął się nabór członków. Ambasady nas celowo nie informowały o żadnych terminach. Ja jeździłem co chwilę do ambasady w Londynie i tam krzyczałem, mówię, co tu się dzieje. Restrykcje, COVID, tak, maski, załóż pan maskę i nie krzycz pan tutaj. Wszystko żeśmy dopinali na ostatni moment i wszystko dopięliśmy. No i tak jak mówię, mamy 11 chłopa w Sejmie, to nie jest może dużo, ale nie jest też mało, sami dobrze widzicie. Ale ile robią? Ile robią, gdyby nas nie oszukano znowu kolejny raz i rzeczywiście by te wyniki spłynęły takie, to byłoby nas 30, w ogóle to by był szok dla nich, tak? No ale... Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Jestem ciekawy, jakby wyglądała sytuacja ta, która teraz ma miejsce. Gdyby w 2015 wszedł sama partia Korwin by weszła, mhm. Ona by wtedy miała, bo wtedy nie weszła lewica, więc gdybyśmy weszli z 5%, to mielibyśmy 30-40 posłów. Wtedy już. Mhm. Więc ci, pewnie część by odpadła, bo tak jest normalnie, nie? Mhm. Ale załóżmy, że zostałoby 30. Tych 30 by sobie jakąś markę wyrobiło. Jaki byłby potencjał na te wybory, które się odbyły w 2019? Jaki byśmy mieli? 50, 80 osób? Rozumiem, że jaka byłaby różnica? Tak. W poprzednich wyborach też działaliśmy, też zrobiliśmy dużo. Może nie tyle, co w tych wyborach. Rzeczywiście z komisjami obsadzaliśmy trochę tych komisji. Mniej chyba. Nie pamiętam. Nie teraz chcę. Więcej niż poprzednich. Tak. I co? No i wiadomo już było, że Janusz Korwin-Mikke wszedł razem z trzema innymi posłami do Europarlamentu. Panika. Co robimy? Paweł, a Kukiza trzeba szybko wyciągnąć. Paweł, ty jesteś taki mądry, taki inteligentny, taki obgadany, obstukany, wszyscy cię znają. Weź, zrób antysystem. Zrobił antysystem po co? Po to, żeby przejść do, jak on to nazywał? Ja nie powiem tego wprost, nie nazwę tego, bo będą pretensje do mnie. Zorganizowana grupa przestępcza do PSL, tak nazwał. Mhm. Później do nich zawitał. Później się rozszedł z jakąś Kosiniakiem, tak? Bo Kosiniak, nie wiem co... I poszedł do teraz kogo? Do pana Kaczyńskiego na rozmowę. Tfu, bylibyśmy w Sejmie, sami wolnościowcy wtedy, niech by weszło wtedy tych 11, tak jak teraz weszło, to teraz by 40-50 było nas w Sejmie i na następne wybory byśmy władzę... Też by kilku przeszło do nas. Władzę przejęli, tak. Ja wylądowałem we Wrocławiu z miesiąc temu. Stały dwie kobiety, które kierowały ruchem. Kiedy jedna mówi wtedy zaszczepienie, a tędy nie zaszczepienie, segregacja. No tak, no to co tu dużo gadać, wszyscy wiemy o tym, co się dzieje, tak? O panu Żółtku. Pan Żółtek, tak, pan Żółtek, spoko koleś też napisał.
Odpisał ktoś, tak? Tak, pan Żółtek wolnościowiec, można powiedzieć, ale czy spoko koleś? Posłuchajcie, to był tak, Janusz Korwin-Mikke, Żółtek, umarł niedawno pan, ach, przypomnijmy sobie, wiceprezes. Ojejku. Marusik. Marusik, Michał. I pan czwarty europoseł, który był europosłem też. Iwaszkiewicz. Iwaszkiewicz, tak? On znam jest dalej. Czterech weszło. Jak weszło w czterech, to od razu Pana Boga za nogi złapali, zrobili zebranie zarządu i mówią: słuchaj, Korwin, ty już za dużo sobie tam pozwalasz, ty twoje, wiesz, niewyparzona gęba, ty ciągle o kobietach, o Hitlerze, koniec już, a prezes mówi: dobra, jak chcecie, to sobie zmieńcie prezesa, jak wam nie pasuje, bo ja nie zrezygnuję sam. Mówi, że wyszedł na przerwę, zostawił ich samych, wrócił, okazało się, że nie jest już prezesem, przegłosowano. Na szczęście Iwaszkiewicz został z nami, a dwóch europosłów, można powiedzieć, odeszło. I umowa była jaka, powiem wam, że po połowie kadencji rezygnujemy wszyscy czterej z kadencji w Europarlamencie, ciągniemy dalej partię do przodu, dajemy miejsca czterem młodym. I teraz pytanie dla widzów. Który poseł, europoseł, dotrzymał słowa, zrezygnował z kadencji i oddał miejsce młodemu chłopakowi, który teraz jest posłem? Czekamy na odpowiedzi. 5, 4, 3, 2, 1. Zobaczymy, co będzie. Pytanie dalej stoi. Ale ja powiem ciekawą anegdotkę o Żółtku, bo może nie wszyscy widzowie wiedzą. Wiecie, że Stanisław Żółtek był jedynym. Tak. Odpowiedź jest, tylko zaraz powiesz, jest dobrze, zgadza się. Tylko jeden, jak zwykle, dotrzymał słowa, honorowy człowiek, Janusz Korwin-Mikke. I zaraz powiesz tylko to o Żółtku, pamiętajmy, żeby Mateusz nie zapomniał, bo on często zapomina. Co ja to chciałem powiedzieć? Jak to Janusz Korwin-Mikke, nie ja dość, że honorowy i że Dobromira, to jeszcze jedną honorową jaką rzecz spełnił? Powiedzcie, to też jest pytanie. Do jeszcze jedną... przyrzekł komuś, że coś zrobi i to zrobił. To jest kolejne pytanie. To już nie Dobromir, tylko inne nazwisko. No ja w międzyczasie powiem, że Żółtek był jedynym politykiem z Polski, który dostał zaproszenie na inaugurację Donalda Trumpa do Waszyngtonu. Ale, bo dlatego, że wysłał mu list kongratulacyjny i jako jedyny polityk z Polski, jako jeszcze europoseł, ale nie pojechał, dlatego, że w samolocie nie można było palić papierosów. I on powiedział, że bez szluga nie wytrzyma. Nie dałby rady. I jest. I mamy. Druga honorowa rzecz. Tak jest. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Janusz Korwin-Mikke kiedyś w wywiadzie radiowym zobaczyłem, że napis, że mówił Boni, ktoś tam mówi, pani dziennikarka. Ach, proszę mi nie mówić o tym człowieku, bo jak go spotkam, to mu dam w twarz. Ona w twarz? Za co? No bo i pan Janusz Korwin-Mikke wyjaśnił, że Janusz Korwin-Mikke oskarżył go o działalność agenturalną, no bo widział papiery na niego. Pan Boni z mównicy sejmowej krzyczał: o, ten Korwin to tam kłamczuch, oszust i tak dalej, co on gada. Po czym po kilku latach wyszło rzeczywiście, że no to się przyznał, mówił: przepraszam wszystkich szanownych tutaj posłów, zawiodłem was, tak, byłem kapusiem, mędą i frajerem. Ale pan Janusz Korwin-Mikke spodziewał się jakichś przeprosin. Panie Januszu Korwin-Mikke, tak, szantażowali mnie, nic. Dalej mówi, że Korwin-Mikke kłamał. No to Korwin mówi: no to zobaczymy. No i spotkali się, kiedy Janusz Korwin-Mikke został europosłem. Wchodzi, on mówi: dzień dobry, a tu lap! I dostał płaskacza i się popłakał. Chyba posikał się po rajtuzach. No to zrobił za kulisami prezesowi, nie tak, przy ludziach. Tak. Posikał się po rajtuzach, chyba mokro, poszedł do toalety, przebrał się w toalecie i pobiegł do domu, szybko odpalił komputer, w tweeta wypuścił. Nie uwierzycie, ten cham mnie spoliczkował. Korwin oczy wielkie zrobił, mówi: co za menda, jeszcze poszedł i się poskarżył. Prokuratura się zajęła, dostał karę pieniężną, Janusz Korwin-Mikke, nie pamiętam. Dostał jakąś karę, chyba pieniężną, ale co ty tam, małe knyplu ty. Przy ludziach na korytarzu, no nie przy ludziach na korytarzu, ale tak, to przy ludziach było, to nie było w jakiś sposób taki, tak, że chodźcie tu wszyscy, bo ja teraz wam pokażę. Po prostu podszedł do niego, powiedział mu w cztery: dzień dobry, no to go, tak, chlap go w twarz i to wszystko. No i mógł pójść tam, nie wiem, popłakać po cichu, mógł tam puścić bąka po cichu. Mógł to zrobić na sali plenarnej. Tak, i udawać, że nic się nie stało, no ale on poskarżył się i do prokuratora. Pan pokładł i mówi: tu mnie, a pokaż, gdzie cię... Skałaj. Tak. Skałaj, mam gdzieś zdjęcie, nie?
Dobra, to powiedziałem, ale był prokuratora i mówi, gdzie cię dotykał, mówi, tu mnie dotykał, i tu mnie boli, o tu, i tu, i tu mam czerwone, i dobra, dzwoń mi po tego Korwina, aresztujcie go. Elos Wrexam, Kamil Ozga. Ej, siema. Nie ma, nie wiem. Korwin przywali z liścia, bo nie wiem, zgadza się, w szczepionkę. A boli mnie, tylko nie w szczepionkę. Korwin, Mikę go w szczepionkę przygrzał i o. A to była dobra wymówka, jak nie chciałby, nie chciałeś, żeby się ktoś bił. O, tylko weźmy, nie bij w szczepionkę, nie? Tak, nie. W szczepionkę się nie bije. Dokładnie. Nie, tutaj wiecie, w szczepionkę to teraz modne. Walną go w plaskacza, go wszywają mu plaskacza i bardzo dobrze. Dlatego mówię, jedyny. Ja nie wiedziałem o tej umowie i dlatego... Czemu Konfa przepraszała za transparent? To znaczy nie przepraszała. Ja wiem, że jej Robert Winicki napisał tylko na tej zasadzie, że tak, podeszli do tych posiadaczy, właścicieli transparentu, zapytano go i chyba ich wyproszono, ale nic chyba nikt nie mówił z Konfy z tego, że my się odcinamy, to tak nie powinno być. Jakie piwko, i szczególnie JKM różne. Wypuścił też tweeta i mówił, że no, reklamować się wolno. I że tak, że może nie można tego porównać jeszcze dosłownie do tego, co się działo wtedy, ale wszystko może zmierzać w tym kierunku. Pan Grzegorz Brał oczywiście na twardym stanowisku wielkie mi to halo. Ale ładnie to określił, projekt graficzny. Tak jest. Trzema przymiotnikami zawsze każde określenie. Jutro London, 12, wiem o tym, wiecie co mnie troszkę martwi? Ale ja wiem, że ludzie pracują i cieszą się, że mają pracę, tak? Ale w środę, czy kiedy to było we wtorek głosowanie, we wtorek to powinno być całe zawalone Londyn, kiedy te bydlaki na tym głosowały. No jutro jest, ja nie dam rady, chociaż jadę w niedzielę do Londynu, kurczę, jakby wiedział, że to tak jest, to aż właśnie tu mnie jest pytanie, czy będziesz w Londynie. Nie, bo mamy jutro zajęcie, ja się pakuję i już w niedzielę ruszam na Londyn na całe święta. Święta spędzam w Londynie. Ale nie jutro, nie dam rady. Nie dam rady po prostu. Ale jeżeli są tu ludzie, ludzie często mnie pytają, gdzie następny protest, panie Sebastianie, gdzie się spotykamy? Jutro Londyn, naprawdę, jutro bądźcie, kto może. Konfederacja ma duże poparcie. Pamiętajcie, że Konfederacja weszła 11 posłów z poparciem 6 z małym grosikiem. 8. Nie pamiętam ile. 6-8? Prawie 7? 6, 7? Nie. Tak było. 6-3, przepraszam cię bardzo. No, 6-3. Poniżej 6,5 na pewno. Ale pamiętajcie, że każdy procent daje nie tam kolejnego posła czy dwóch, tylko dużo. Ten system Donta tak działa dziwnie, że jak już będzie 10%, to jest chyba, nie wiem, 40-50 posłów. I sprzedawca jeszcze... W zależności ile wejdzie partii. I jeszcze jak odpadną takie podprogowe partie kukizowe i tak dalej, to później się zabiera im tych posłów, dzieli się między siebie. Korej sprzedawca liści kapuści czyści. Teraz będzie 15. Ja też myślę, że będzie 15. Pamiętajcie, bo mamy zaniżone, po pierwsze zawsze sondaże, zawsze się nas zaniża po to, żeby już troszkę zniechęcić ludzi. Po drugie się lekko, to już jest pierwsze oszustwo, tak? Zaniżać sondaże. Mówię, kurde, no jest partia trochę lepsza, 15, oni mają 15 czy 10, oni więcej zrobią. I to pierwsze oszustwo. Później właśnie likwidowanie głosów, kasowanie głosów w komisjach. Dlatego będziemy musieli obsadzać, jeżeli to zrobimy. Właśnie, to jest. Jeżeli to zrobimy, to będziemy mieli 15%. Chyba, że stanie się to, co napisał tutaj kolega. Chyba, że bydlaki zmienią ordynację. Te bydlaki, jak dobrze napisałeś, nie cofną się przed niczym. I jeżeli zobaczą, że im to się uda, że ich elektorat to poprze, to zrobią. Wtedy nie ma nas. Jesteśmy w angielskim systemie. Właśnie. Chciałbym powiedzieć wam tutaj trochę, dla mieszkańców Wielkiej Brytanii głównie, co się działo wczoraj w mieście obok mnie tutaj, Oswestry, który poseł zrezygnował w Niesławie, poseł Patton, nie pamiętam, miał wyłączność, łapówkę gdzieś tam dał i miał wyłączność na testowanie ludzi przez cały rok w pierwszym lockdownie. Dowiedziano się o tym, pewnie nie podzielił się z kim trzeba, dlatego postanowiono zrobić wpadkę i zrezygnował. Boris Johnson najpierw go bronił, ale później go pogonił. No i w tym momencie były tak zwane by-elections, czyli wybory uzupełniające tą po naszemu, tak? No i główne partie oczywiście, jak zwykle. Torysi najwięksi jak na razie, Labour, Lib Dem, Liberali, Demokraci nazywają się tak. To są kolejni oszuści, no ale nieważne, taka jest ich nazwa. I małe partyjki, UKIP. Od Faradża najwięcej zdobyli kolejne miejsce po tych trzech głównych, jak on? Reform.
Mamy Reclaim Party, to jest Loza Fox z Londynu, jest tam przewodniczącym. I jeszcze czwarta jest Nidru Heritage. Mixed Race, mieszany ten David Curtin. Duży taki chłop. Z Justyną, Walker dużo się tam przebywał w porządku chłopak. I te cztery są małe. I one by... Aha, greeny były. Raz, dwa, trzy, green. I faradżowa piąta. Gdyby one się złączyły, przebyłyby green chociaż. I byłyby na, już na kolejnym tym. Ale Halo Irlandia, cześć Katarzyna. I wyniki wyborów. Torysi mieli 60 kilka procent, spadli na 30 kilka. Lejborzyści mieli 20 kilka procent, spadli na 10. 9, okazało się ostatnie, nie 10 nawet, 9,9. Jeszcze więcej niż pół. Tak, 9,9, czyli 10 nie przekraczają. Lib Demy, czyli to są tylko te partie w telewizji pokazywane, dlatego nie wygrali, ale to pokazuje, że ludzie mają dość lockdownów, mają dość paszportów i tak dalej. To pokazuje, bo oni, liberalni demokraci, tak, ostatnie tygodnie jechali właśnie na tej, że skończymy lockdowny, nie dopuścimy do paszportów, prawa człowieka i tak dalej. Oszustwo to jest, ale to pokazuje nastroje społeczne, że ludzie tego nie chcą. Boris Johnson dzisiaj udzielał wywiadu na temat tego, to pyta się go ten dziennikarz, mówi, no słuchaj, wybory, twoja partia, kolaps, w ogóle głosy, co to jest, nie? Z 60 kilka na 30, o połowę ścięte głosy, on, wiesz, booster, będziemy rozdawać szybciej dawki, ślepi, a on mówi do niego, no dobrze, a coś powiedział ludziom, którzy rodziny umierali w samotności, a oni nie mogli odwiedzać do swoich bliskich, a ty na Downing Street tam party, a on mówi, Omikron, dawki rozdamy, najlepsze szczepienia na świecie, jesteśmy dobrzy. Nie stukaj w mikro, tak? Chyba to był w to. Tak, i tak się tłumaczył, crash, jak to mówią, car crash, tak, interwiu, no tragedia, no on już 8 minut oglądałem, rzeczywiście, zażenowanie, maskę miał założoną, nie widać było jego twarzy, jakby jego twarz jeszcze było widać, to w ogóle było już. Ale w Polsce można znaleźć analogię, bo jak były problemy z budżetem za rządów Beaty Szydło, to ona wychodziła na mównicę i mówiła, żołnierze wyklęci. Tak. To było to samo. Tak, no to na tym zajmę musimy straszać. Tak. Widzicie, to się powtarza właśnie każda scenariusz. I ludzie na początku właśnie, czy żołnierze wyklęci, czy Omikron, rok, dwa to działa. I oni wiedzą, że na tym pojedziemy, na tym zarobimy tyle kasy, tyle w sondażach, ale to później zawsze siada i trzeba wymyślić nowe. Jeszcze raz powtórzę to, co wczoraj mówiłem. Obawiam się, czy nie zrobią w ten sposób, że jak będzie już ten COVID siadał i nie będzie zaczynać jakiejś wojny, nie rozmyślą i rozkręcą, bo to trzeba będzie ukryć będzie tyle bezeceń z tych oszustw, że właśnie wojna to wszystko zakryje. Już ludzie zapomną, co było, bo będą zacząć się jakieś rozstrzeliwania, bombardowania. Tak. Miejmy nadzieję, że nie. Panie i panowie, jeszcze raz przypominam, kto jest nie z nami od początku 30 grudnia, to jest czwartek. Za niecały tydzień już. Pan Stanisław Michalkiewicz z nami tutaj na żywo. Pochichramy się, pośmiejemy, jak pan Stasiu zacznie opowiadać, to ja będę musiał chyba go uciszać, żeby mi nie zdjęli kanału, bo jak on zacznie tam swoje teksty rzucać, także ktoś już mówił o tych blackoutach. Ja nie wierzę w te blackouty celowe. Ja myślę, że blackouty to ich niedopatrzenia, ich braki może z przejścia z energii tej na zieloną, ale ja nie sądzę, że... IDF wczoraj czy dzisiaj zamknął dwie elektrownie atomowe we Francji. A IDF skąd ma we Francji? To jest English... Nie, to jest... Nie, energia francuska to jest. Aha. Po polsku, nie, ale nie wiem jak się po francusku czyta. To jest francuska firma. A okej, okay. To F na końcu, to France, tak? Coś? Tak, energia de France. Ktoś kupował karpia po 9 za kilogram, angielski arystokrata. Ja cię widzę na Twitterze, angielski arystokrata, to ty. Inflacja karp po 9 funtów. Trudno. 45 funtów, tego, złotych. Trudno, no. Dwa razy więcej niż w Polsce. Trudno to do nas rozprowadzić, czy go przywieźć przez kanał La Manche, kurde, go przewieźć. Chyba, że go jakbyś go przekonał, to mógłby przepłynąć. Tak, no to mówię, przepchać przez kanał La Manche z Bałtyku, przez Danię, człowieku. Ale mógłby być discount, jeżeli by go migranci przewieźli. To trzeba go... Tego karpia. To już na koniec, ostatni etap. A tam? Aha. Bałtyk, Dania, później tam i to trzeba, wiesz, łódkami płyną pasterze. I karp nie głupi, za darmo tego nie zrobi. Tak. Też trzeba mu zapłacić. Kijami zaganiają te karpie. Jak odpływa jakaś ławica, to go kijami wraca. Wracam, a tam jakiś tam drapieżnik na karpia i właśnie, patrzcie, jaki blackout, jak zabraknie prądu, to jest, ja się z tym zgadzam, włączmy to. Ale zaraz, TV to jest część gospodarki, to jest kluczowa, więc dla nich nie zabraknie. Tak, jak zabraknie prądu, żeby były, tak. No nie, w domu nie będziesz miał telewizora, jak nie będziesz miał prądu, tak?
Chodzi o to, że ludzie rzeczywiście, no tak, bez propagandy, by rzeczywiście wtyczka im z mózgu się wyjęła, by wyszli na ulicę, zaczęli rozmawiać ze znajomymi i w ogóle by się obudzili. To nie, to musi być tak jak na Matryksie. Tutaj tak było, tak? Z tyłu. Tu była z tyłu wtyczka na Matryksie podłączona. Chyba, że wtedy gazety by wróciły do łaski. Tak, tak. Rozumiesz? I Borys by tam mówił, Omikron, oh my god, Omikron, zrobią wojnę. Blackout nie jest głupi problem, bo nie jest głupi pomysł, bo wtedy nie ma też internetu, więc nie będziesz miał skąd czerpać wiadomości takich, wiesz, alternatywnych. To jest bardzo dobry punkt, ja nie wierzę. Blackouty zbuntowaliby się, jakby nie mieli, jakby Anglicy nie mieli rzeczywiście swoich dóbr, które mają do tej pory, że te blackouty, wykańczać lepiej ludzi szczuciem na siebie i tym, co robią teraz dokładnie, i to dobrze im. Lokalno, zamiast karpia, proszę, o. Seabassa. Seabassa, albo inną flądrę tutaj zakupić, a nie jakieś karpie, proszę. Śledzi nas prowadzali z Polski. Widziałem dzisiaj polskie sklepy śledzi. Śledzia mogliśmy sobie kupić. A ja mam makrele w domu. Byśmy dwie puszki ogarniali. Ale śledziki u ciebie widziałem. Ciekawostka. Poczekajmy, ciekawostkę. Na Antarktydzie są wyspy o nazwach Srovida plus Coronation Island i Rothschild Island. O Boże, pokupowali sobie, no i to mają, tak. Zażyczyli sobie. Zażyczyli sobie, żeby się nazywała wyspa Rothschilda. No to mówi, to będzie nazywała wyspa Rothschilda, ale co? Wyspa. Góra Kościuszki w Australii też jest. Jeżeli wyspa Srovida, to pewnie teraz musieli ją nazwać, tak? Bo nie sądzę, żeby ktoś nazwał kiedyś wyspę wirusem jakimś. Ja nie wiem, nie słyszałem o tym. Ja zrobię krótkofalówki na Arduino z Now. Krótkofalówki może by się przydały, ale ja nie. Grzegorz Braun to promował w swoich kluczach pobudki swego czasu. To nie jest głupi pomysł. Oczywiście. Bo na baterię. Chociażby więc ćwiczyć, szkoda. Pamiętacie harcerkę, kiedy uczyło się chłopaków, szczególnie młodych, dziewczyny też. Biegania po lasach, podchody, szukania, zostawiania sobie śladów. Patrzcie, gdyby wszyscy młodzi ludzie na przykład to praktykowali. Bez telefonu komórkowego teraz człowiek się nie znajdzie, a jak praktykowali, ty, kolega mówi, że będzie w lesie gdzieś tam na kierunek, tylko żebym tam poszedł w to miejsce, to już go znajdę. I już wiemy, jakie są przeważnie ślady, znaki, gdzieś tam mi się odnajduje. Fajna zabawa i nauka czegoś, tak? Jakby karp za 9 funtów całe życie zjadł, to super życie by miał. Jakby za 9, no tak. Karmy za 9, robali za 9 funtów? No, ja myślę, że ta karma trochę, nie no, nie może kosztować, skoro sprzedaje się go za 9, ale 20, o kilograma. 25 funtów za kilogram, tak. Złotych, przepraszam. 25 złotych za kilogram w Polsce. Śledzia i pół litra i ktoś mi tu smaku narobił, Carlos. To jest Blackpool. Ale piątek jest. To co? Być może proponuje. No śledzia, a pół litra, no to nie no, mamy sobie my sami. My kupimy śledzia, a Roberto niech kupi pół litra. My mamy sami sobie kupić pewnie. Dla niego? Chyba tak. A omega delta i omikron. Będą. Podobno już będzie teraz Ypsilon. Nawet chyba Tomek Sommer ma przygotowany kanał Ypsilon. Chce Ypsilona mieć, tak? Żeby wyprzedzić ich. Patrzcie. Gdzie będziecie balować? Aby zaznaczyć sukces paszportów używanych w nocnych walii. Tak. My, odkąd paszporty były, Maciej, no to nie chodziliśmy, wiadomo, nie? Ale to jest następne. Następna znak tego, że jaki my wariatkowie żyjemy, tak? Od chyba 2 miesięcy wprowadzono tutaj te paszporty i teraz zamykają, to Anglicy są na tym etapie przed. Anglicy wprowadzają od tego dnia paszporty, nie wiem, tam weszły, sorry, od środy i poczekamy pewnie z 2 miesiące i będą zamykać. To jest szaleństwo. My żyjemy, ludzie, my nie żyjemy, nie rządzą nami ludzie rozsądni i jacyś normalni, rządzą nami wariaci, no. A że tego większość nie widzi, to trudno. Demokracja. Tutaj koleżanka Ewelina się pyta, a gdzie maseczki, a gdzie dystans? No maseczki, ty masz jedną gdzieś tam maseczkę. Maseczki mam bezobjawowe, a przecież nie będę Sebastiana kładł na kolana, bo on ciężki jest. Tak. On tu ma taką ładną maseczkę. Czekaj. Ja spróbuję teraz. Jak już pani się przyczepiła, no to mi nie wypada odmawiać. Ja trzymam. Ale pasuje ci, nawet w kamerze wygląda, powiem ci, że całkiem nieźle. Ja trzymam zawsze gotową, jakby kontrola jakaś padła, to ja trzymam tutaj, nie? Jakby wpadli i powiedzieli, a ty co live'a robisz na ten, bez maski? No to tak. Ja bam i mam gotowca. Niby, że zsunięte mam, sorry, że zsunąłem, jak komuś przeszkadza, zsunięta, no to trudno. A ja nie muszę mieć, bo on ma, więc jego ochrania i on mnie też ochrania, bo on ma. Rozumiem? Tak jest, to ja chronię ciebie, to mnie nikt nie chroni teraz. Mnie teraz nikt nie chroni, to ja umrę. Ale to dobrze, bo patrz, chipsa wkładam pod spód i
Niczym chomik. Dobra, Ewelina, dziękujemy za przypomnienie, bo już w Irlandii wczesnym wieczorem restauracje będą, tak, do 5 słyszałem, do 17 w zimą. To gdzieś wyżej. Maseczka jak stringi z golfem na szelkach, hitroku, tak jest. Tak, ktoś tutaj napisał, wiecie o tym, że w Irlandii chyba do 17, rozumiecie, na razie to ma być advice. Restauratorowi powiedzą, słuchaj, ja myślę, że fajnie, jakbyś zamykał o 5. Tak. Ja pierdziu, przecież to jest, no mówię, że dalej wariaci nami rządzą. No i na razie to będzie advice, ale po 2 tygodniach powiedzą, no słuchajcie, ci restauratorzy nie słuchają się naszego porady, chyba musimy jednak nakazać. Słuchaj, to nie jest dzisiaj porada, to jest rozkaz. Najpierw będzie advice, a później już tylko będzie outvice. Także to jest poważna sprawa. A w reptilianów wierzycie też, że tylko w umarlaka na krzyżu? Na krzyżu, aha, chodzi pewnie o Pana Jezusa. Ja nie rozumiem, czy ktoś tu twierdzi, że Jezus nie umarł na krzyżu, bo nie wiem, bo z historii, z wszystkich przekazów, to wiem, że Jezusa Chrystusa ukrzyżowano, no chyba, że kolega Grzegorz Komal myśli, że nie wiem, że go porwano w kosmos czy coś, no to może niech pokaże jakieś przekazy. Jakiś wykład większy tam widzę. Przekazy, no ja słyszałem, że Jezusa Chrystusa ukrzyżowano. W Irlandii to już masakra. Irlandia ogłosiła kolejne restrykcje, tydzień przed świętami. Puby, restauracje do godziny 20, wesela do max. Nie chcę pokazać czemuś, nie przewinęłem. Kliknął w to jeszcze raz? Nie, to schowam. Chyba, żebym tutaj sobie to zobaczył. Chyba, żebyś przeczytał, tak. Tak. Tylko nie można tym... Wow. Długi wykład, tylko zejdź z tego myszką. Dobra. Uderzają gastronomię, wesela do 100 osób, przyjęcie 12 w nocy, kina, teatr 50. No tak, to samo co rok temu. Co tu dużo gadać? Wariactwo, no po 50% i tak dalej, także... Wariactwo. Dalej Anglia, nie cała Wielka Brytania, bo mówimy tu, mamy tu przecież Walię i Szkocję. Nagle Anglia jest jeszcze chyba jednym z najluźniejszych. Nie, jeszcze Polska chwilowo, nie? W Polsce tych paszportów jeszcze nie przeszły nawet. Też im zamykają już knajpy. Mieliśmy kontaktować się z Rybnikiem face to face, ale oni chyba działają dalej, także nie mają czasu. No i dobrze, chwała im za to, niech pracują, niech działają. Jeszcze raz przypominam, kończymy zaraz, bo jest godzina. Do godziny staramy się zamykać wszystko. W Niemczech imprezowanie w podziemiu to będzie wszędzie bez tego. Pamiętajcie, to prawda. 33% jest dalej po naszej stronie. Od 1 stycznia, czy tam któregoś powiedzą, że bez trzeciej dawki też nie jesteś już człowiekiem, tylko pół człowiekiem. Przejdą na naszą stronę. Później będzie 4, 5. Będzie nas coraz więcej. Trochę umrze, trudno. Nie wytrzymali ciśnienia. Na każdej wojnie ktoś umiera. Zgadza się. Panie i panowie, nie mamy tu dzisiaj Maria, żeby czymś zakończyć. Musisz wejść na graphics. Już zakończamy. Gdzie to jest? Ja nie wiem. Graphics u góry, w prawo, dobrze, ale w prawo. Oto. Niżej. That's it, graphics. Kurczę. Panie i panowie, co tutaj mamy? I tutaj gdzieś jakieś musisz odszukać. Mario tu ma zawsze jakieś gotowce. Masz takie wideo tutaj. Tak, nie mamy dzieciaka Maria i próbujemy. Ale można podglądu. Ty jesteś amatorem. Próbujemy, poczekaj. To Mario robi, ja siedzę i gadam. No, przyznałem sobie z ludźmi, pozdrowie faraon z niewolnikami. Tak. Jeszcze ostatnie w takim razie, do tego się odniosę. Jak faraon z niewolnikami. Pamiętacie jeszcze raz, mówiłem o tym. Faraon, tak? Tytuł powieści Bolesława Prusa, dokładnie. Zaćmienie słońca. Umrzesz ciałem i duszą, jeżeli to zdradzisz. Tak jest. Lunety spojrzeli tam już astronomowie nadworni, już wiedzieli, kiedy będzie zaćmienie słońca. Mówili, jak nam wszystkie oddacie kozy, owce i tam wszystkie, co macie w domu i zaskórniaki, to my zatrzymamy tego Boga niedobrego, który chce wam zabrać słońce. Słońce na chwilę zachodziło, oni im oddawali towar, oni się modlili na głos, ahala, mahala i tam krzyczeli, bam, słońce się pojawiało. Face to face robi imprezy. Właśnie wiem. Cały weekend na podstawie aktualnych wyroków, zgadza się. To prawda. I dobrze, dlatego mówili chłopaki, dziewczyny, że nie dadzą rady z nami się połączyć, bo robią pieniądze i bardzo dobrze. Cieszę się z tego, że mam pieniądze. Musimy się pożegnać. Mówię, że nie wiem, czy znajdę, to jest Makos, bo to widzę. Osiengielski Didys. A to jest Paradyzja Intro. Aha. Osiengielski. No dobra, panie i panowie. Bye, bye.
Wesołych świąt, bo to nasze naprawdę ostatnie spotkanie. Widzimy się przed Nowym Rokiem. Cały tydzień przed Nowym Rokiem myślę, że będziemy się łączyć. Hej! Look at the town. Ghost town. Shut forever. Winter sale. Half price. The shop empty. It's not gonna open ever, ever again. That's Tory and Labour Party. That's what they're doing to our town. That's what they're doing to Wrexham. Stop begging for freedom. Fight for it. Who is it? Is it Claire? Yes, it is. Claire, how are you? It's Sebastian Ross, and I got a phone call from Bristol, I believe, from the UKIP branch. Oh, hi. Asking me to call you. How are you? I'm all right. I understand that there is a march planned for Monday. It's not march, really. How do you know, first of all, please? Can you tell me, how do you know these things? Well, we've received some information. I'm a candidate for UKIP. I'm standing for UKIP in Wrexham. So yeah. We will be campaigning on Monday. That's it. That's all. Okay, so what information can you give me? I have to tell police I'll be campaigning or what? I don't get it. Okay, well, in relation to it, the information that we've received is that you're planning a march in Wrexham. I'm telling you, I'm planning campaigning for UKIP. Right, well, if it's going for a march, then there's a legal requirement to inform us in writing. Why are you asking me about march for the third time? And I'm saying it for the fourth time, and I'm telling you for the fifth time, I will be campaigning for UKIP. Well, that's why I wanted to speak to you, because I need to be in possession of the full facts. Exactly, and I'm telling you for the sixth time, I'll be campaigning for UKIP. Mr. Ross? Yeah? Where do you live? I find it like you're trying to intimidate me not to go and campaign. No, not at all, Mr. Ross. So I was called by the police today. They're trying to intimidate me not to campaign in Wrexham. The police lady called me asking what I'm gonna do on Easter Monday. I said, it's not your business. She kept asking me, where do I live? How many people is gonna meet on the street? I said, it's not none of your business. Yeah, I'll be campaigning. I will not be intimidated. I will not be begging for my freedom. I will be fighting for my freedom, fighting to the end. Those people in society who are capable of creating wealth, who can start up a business from nothing, build up a big business. Yes, they benefit themselves, but look at the number of people they employ. Once you stop those wealth creators from creating the wealth, then there's nothing extra to distribute. What I care about is what they've got to contribute to society, and we so fix the tax laws and the other laws that they can make that contribution, because the increasing wealth will only come from them. It won't come by government diktat. Socialists don't like ordinary people choosing, or they might not choose socialism. Mm-hmm.